Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj parę słów o remake'u najlepszej polskiej gry, na który przyszło nam czekać dobre 20 lat. Oczywiście mowa o Goticzku. Nie tak dawno pojawił się teoretycznie gameplay. Czemu mówię teoretycznie? Ponieważ mam dziwne wrażenie, że dość mocno jest to i tak przygotowane pod pokaz, nie? Więc z gameplayem może mieć niekoniecznie zbyt wiele wspólnego. Ale zanim przejdziemy do samego trailerka, który wyszedł, chciałbym wam coś pokazać. Ofatygowałem się na główną stronę THQ Nordic, gdzie jest Gothic. Mamy tutaj pre-order, wishlist. I teraz tak, wersja kolekcjonerska Gothica, no zapewne o tym wiecie, kosztuje 200 euro. To wychodzi jakieś 850 zł na nasze. No, co się w niej znajduje? Oryginalny soundtrack. Notesik. Opaska na rękę. No i maska śpiącego, która no nie wygląda najlepiej. Oczywiście też sama gierka, nie? Mamy też wersję zwykłą, tak jakby przedpremierową, 60 eurochów, czyli 250 zł jakoś by było na nasze. No jest to już rozsądniejszy pieniądz. Mimo wszystko uważam, że to sporo. Po obejrzeniu tego trailerka, który tam był, uważam, że to troszeczkę za dużo. Ale znalazłem ciekawą informację, nie? Weźmy, niech przetłumaczmy. This is product shine tam 31 december. Czyli ten produkt pojawi się 31 grudnia 2024 roku. To daje do myślenia. Podejrzewam, że w tym roku raczej Goticzka się nie będziemy mogli spodziewać. A jeżeli tak, no to ja będę bardzo zaskoczony. Ale wracając do samego trailera. Słuchajcie, no... Pamiętajcie o tym, nie jestem recenzentem, nie jestem grafikiem, jestem po prostu zwykłym graczem, który tutaj kilka swoich uwag rzuci. Nie będę tego oceniał jakoś bardzo technicznie, ponieważ nie jestem twórcą, a że nie jestem twórcą, nie jestem deweloperem, to też nie mam prawa ich oceniać, prawda? No właśnie. Także to tylko będzie kilka moich uwag. Już pierwsza scena, jaka tutaj wylądowała. Nie wiem, kto wybierał migawki do tego trailera, ale no wygląda to źle. Wygląda to tak źle, jak tylko może wyglądać. Pierwszy raz faktycznie ten trailer... Oj, Strokiewicz. Pierwszy raz ten trailer oglądałem na komórce i się zastanawiałem, co to za rozkraczona żaba tutaj jest. No, w porządku. Teraz już wiem. Także przejdźmy sobie powolutku dalej. Trochę będziemy skakać tutaj, ponieważ no, te migawki są czasami naprawdę bardzo krótkie. Ale trochę nam tutaj już same te sceny z trailera dają informacji, jak ten świat Gothica będzie zbudowany. No i z tego, co widać, będzie on po prostu identyczny. Sama mapa będzie identycznie zrobiona jak w oryginalnym Gothicu. Dlaczego tak uważam? Mamy główną bramę do starego obozu. Tędy przechodziliśmy tutaj przez ten mostek. Stąd przyszliśmy, więc samo
Przynajmniej sam początek będzie bardzo zbliżony. Tam z tyłu mamy wieżę Sardasa chyba. Więc każdy, kto grał w Gothica, myślę, że dość łatwo się tutaj odnajdzie. Swoją drogą ciekawe, czy będzie mapa, czy też będzie to zrobione tak jak w oryginalnym Gothicu. Sama walka. Nie wygląda to źle. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, przynajmniej w tych migawkach. Później będzie gameplay i będzie można o tym troszeczkę więcej powiedzieć, ale sam sposób poruszania się naszego bohatera. A poczekajcie, może sobie zrobimy to inaczej. Tak, żebyśmy mieli ciut więcej czasu na przyjrzenie się, co się tutaj dzieje. Wkurza mnie to, że się mi ekran cały czas minimalizuje, nie? Przy tym. Zauważcie, widać to nieraz. Później będzie to znacznie lepiej widoczne na tych dłuższych scenach. Ale zauważcie, że te postacie się poruszają, jakby były na lodzie, jakby pływały. Tutaj nie ma żadnego odzwierciedlenia faktycznie ruchu, tylko one suną po tej ziemi, nie? No, nie powinno to mieć miejsca. No jednak ma, więc tutaj już jest pierwsza moja obawa, że to będzie bardzo mocno spierdzielone. Pomimo, że walka w miarę mi się podoba, w niej jedna rzecz. Kiedy będzie zadawał ten cios toporem za chwileczkę, bo właśnie w tym momencie, w miarę widać tutaj bezwładność tej broni. Widać, że starali się w jakiś sposób zaznaczyć, że ta broń jest dosyć ciężka i to uderzenie będzie miało, pociągnie za sobą dalszy ruch, nie? Chociaż no, sposób, w jaki trzyma ten topór, no już trochę słabo to było. No ale dobra, tu już taki drobny szczegół, którego naprawdę nie ma się co czepiać. Tutaj, nie wiem, kompletnie z tyłka, zobaczcie, przeskok. Kiedy walczymy właśnie z jednym z obozu. Zastosował gardę. My kompletnie nie wiem, czemu w ten sposób uderzamy, ale dobrze. Widzieliście, te miecze nagle znalazły się w zupełnie innym miejscu, nie? Być może w grze to nie będzie przeszkadzało. Być może się czepiam, ale obawiam się, że jeżeli mamy tak niedopracowany trailer, to jak źle będzie wyglądała gra, nie? Dobra, polećmy sobie dalej. Tutaj mamy piękne ujęcie właśnie starego obozu z góry. I faktycznie, nie? Mamy. To będzie główna brama. Tutaj zaczniemy grę. Stąd, nie? Zbiegaliśmy. Graliśmy niedawno w Gothica, więc jesteśmy w miarę na bieżąco. Tędy zbiegaliśmy. Tutaj na rzece była ta wyspa, na której tam te dwa krzykacze siedziały, czy jak się te ptasiory już nazywały, uciekło mi teraz. No i przechodzimy przez most i wchodzimy do starego obozu. Jest arena. Generalnie stary obóz. Brama zawalona. Też mamy. Stary obóz jest dokładnie taki sam, jak był. Każdy, kto grał w Gothica, tak jak wspominałem, zapewne się bez problemu odnajdzie. Tutaj gdzieś powinna być kopalnia i wydaje mi się, że jakieś tam jej zarysy tutaj faktycznie widać. Tego wodospadu nie pamiętam, ale może tam nie mogliśmy dojść po prostu, nie wiem. Czyli słuchajcie, jeśli chodzi o samą budowę map,
No nie napracowali się, ponieważ wykorzystali istniejące mapy, nie? Po prostu przenieśli jeden do jeden. Tu chciałem powiedzieć też dwa słowa o tych orkach. Wyglądają dosyć dobrze. Nie jest to może jakiś tam faktycznie kunsz artystyczny, godny piątki, ale chodzi mi tu o silnik graficzny oczywiście. Ale wygląda to na tyle, że jestem w stanie to zaakceptować, nie? Ale tu zaczyna to już wyglądać źle, nie? Popatrzcie, jak on stuka w tą rudę. Tu już nie ma żadnego, żadnej siły uderzenia, nie? W ogóle nie czuć tego, że on fizycznie pracuje. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. To. Słuchajcie. To jest kurna postać na 2024 rok. Kuźwa, ludzie. To wygląda strasznie. To wygląda jak, nie wiem, jakiś mój twór, który 10 lat temu w kreatorze postaci próbowałem stworzyć, nie? Nie, to jest zło. To jest zło i to zdecydowanie powinni wydupczyć. Nie wiem, kto stwierdził, wygląda nieźle, wrzucamy to do trailera, nie? Tak samo to uderzenie. Nie potrafię go zrozumieć. Będę się czepiał. Tak, będę się czepiał, ponieważ czekałem na tą grę 20 lat. Ponieważ kosztuje jakieś chore pieniądze i nawet nie wiadomo, czy wyjdzie. A dają trailera z gameplaya, który wygląda jak ścierwo. Jak można uderzyć kilofem w taki sposób, żeby go tak odrzuciło? No nie wiem. By mu dali pałkę chociaż. Już by miało to sens jakiś, nie? Tutaj znowu, tutaj w miarę muszę pochwalić, bo wygląda to nie najgorzej. Tylko, że to jest raczej prerenderowane demko, a nie faktyczny gameplay, nie? Dlaczego maszyna obraca się sama? Czemu nie ma nikogo, kto by przy niej pracował, nie? Tutaj mamy przykład nowego obozu, który ponownie jest identyczny jak ten w Gothicu 1. I broń Boże, nie mówię, że to jest źle. Bardzo dobrze. To jest remake, więc bardzo dobrze, że to wszystko wygląda tak jak w oryginalnej grze. Pod względem rozmieszczenia. Czepiam się tego, czy też wspominam o tym, żebyście zdali sobie sprawę, że ile pracy oni mieli zaoszczędzone. Oni wszystko mieli już wymyślone, oni wszystko już mieli stworzone. Wystarczyło nadać temu nowy szlif, żeby to wyglądało. Tutaj mieli tak naprawdę questy, mieli lokacje, mieli całą mapę, mieli postacie, mieli bohaterów, którzy jakoś tam z nami wchodzili w interakcje. To wszystko dostali na tacy i oni mieli zrobić do tego oprawę graficzną, która no nie wygląda zbyt dobrze, nie? They believe that a mysterious new deity will free them. Obóz na bagnach, no. Nie było zbyt dużo pokazane, więc ciężko mi się wypowiedzieć, nie, o nim. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core. I teraz. Słuchajcie, no, postacie, które jakoś są ważne dla fabuły, nie, które faktycznie mają jakieś znaczenie, widać, że przyłożono się do nich. Mamy zmarszczki mimiczne, mamy
teksturę skóry, mam jakieś przetarcia, niedoskonałości. Faktycznie ktoś przy tym usiadł i się postarał, nie? Nawet jakieś tam zagniecenia na owijce łuku. Tak samo jeśli chodzi o naszą postać. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to nawet widać tutaj pory, nie? Na skórze, więc pokazali, że można. Tylko że znowuż nie wiem, czy nie jest to jakiś przerenderowany rywnik w grze, nie? Cutscenka. I tak jak tutaj on wygląda dobrze, tak spójrzcie już na te liście, które są za nim w tle, nie? No, to już jest zło, nie? Może nie Paint 3D, ale dość blisko. Exploration, story and combat. To jest mistrzostwo świata. Słuchajcie, miałem kiedyś okazję liznąć trochę fechtunku historycznego i uwierzcie mi, że żaden z nauczycieli mi nie wspominał o takiej postawie przy walce mieczem. Nieważne, jedno czy dwuręcznym. No, jak można było to zrobić, nie? Jak można to było dać do trailera? Puścimy to trochę wolniej. Cholera, wiedziałem, że jeszcze coś będzie pomiędzy. Kto to w ogóle zaprojektował? Dlaczego to zrobił? Like the original 2001. A zobaczcie, ale znowu już dla odmiany tutaj wyglądało to nieźle. Naprawdę, Gothic jest bardzo, bardzo nierówną grą, przynajmniej na tym, co nam tutaj pokazują. To właśnie, zobaczcie, jak on tą skałę bił, nie? Tak samo dymek tego bagiennego ziela teoretycznie był i to na plus, ale tak naprawdę był tam, bo był i kompletnie nie zachowywał się zgodnie z fizyką, jaką powinien mieć. Co to jest? Wracamy do Starfielda w tej chwili, czy o co chodzi? Ale on mi się w miarę podoba. Tutaj się postarali, nie? Jak nie muszą zachowywać ludzkich rysów, to wygląda całkiem nieźle. And enjoy the unprecedented freedom this open world offers. In true RPG fashion, you decide when and where you go next. Meet numerous interesting characters, understand their inner motivations, and earn their respect by completing a series of elaborate quests. Obawiam się tych questów, nie? Już tutaj widzę, że będzie idź, przynieś, wróć. Odbierz nagrodę, nie? Czemu w ogóle tak rostuje tego biednego Gothica? Bo mam nadzieję, że się mylę. Naprawdę, mam nadzieję, że to będzie w miarę przyzwoita gra i w miarę będzie można ją z czystym sumieniem ograć. Tutaj kolejna walka. I kolejny raz mam ten sam problem. Wezmę na spowolnieniu to puszczę. Zobaczcie, jak się te postacie poruszają. One się suną po tej ziemi. One nie walczą. Pomimo, że ten wagę tej broni w miarę czuć, to jednak oni się ślizgają, tak jakby się na lodzie poruszali. Coś zrobili dobrze. Ale to poruszanie się jest spierdzielone, nie? Ta waga broni faktycznie ją chyba nawet w miarę będzie można czuć. Faktycznie ten zamach widać, że aż ta broń ciągnie za niego.
ale sposób poruszania się postaci, no po prostu tutaj no bezimienny biegnie, jakby nie wiem, pole siłowe jakieś miał ten koleś, nie? No, no nie, jest to słabo zrobione. Jeśli o to chodzi, mam nadzieję, że poświęcą ciut więcej czasu i ogarną mnie to. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Magia wygląda dosyć fajnie, nie? Opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance or learn the arcana of magic. Samo strzelanie z łuku, no ciężko mi tutaj cokolwiek o nim powiedzieć. Wydaje mi się, że strzały trochę same jakby szły na cel. To. W miarę fajna scena walki. Ale znowu spierdzielony sposób poruszania się. Nie chcę normalnej prędkości, tylko chcę malutką. Fajnie wyprowadza cios za głowy. Co prawda ten miecz powinien pójść troszeczkę dalej i mieć więcej siły, nie? W tym uderzeniu, ale okej, okay, no tutaj jak najbardziej jest to do zaakceptowania. Za to jego poruszanie się, zwróćcie uwagę na jego stopy. W tym momencie. To już mamy jakieś dziwne zsunięcie znowu, po raz kolejny. Jakieś podbieganie na paluszkach. Tak, zapewne powiecie, że no, walka musi być drewniana w gotiku, nie? Ale drewnianą walkę, drewnianą grafikę ja jestem w stanie wybaczyć grze, która miała 20 lat, a nie grze, która wyjdzie zapewne w 2025, nie? Same lokacje wyglądają ciekawie. Naprawdę chętnie bym tam pozwiedzał, pochodził. Ale jest bardzo dużo red flagów. Tak samo tutaj, ten strzał, on teoretycznie nie miał prawa trafić. Nie wiem jak to jest zrobione, właśnie walka z łukiem, ponieważ ani nie widzę tutaj celownika, ani nie widzę tutaj... Zresztą no, ciężko powiedzieć, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj kamerę jakby za ramienia, nie? Ale to nie powinno trafić, nie? Focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions, more complex crafting. Jestem ciekaw też właśnie, jak będzie z tym craftingiem, o którym tutaj wspominają, nie? Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine 5. Szczerze wam powiem, nie wiem dla kogo będzie ta gra, ponieważ starzy, jak coś tam zatwardziali fani, no jednak powinni się dość mocno obrazić, że dostali produkt niedopracowany. Za to nowi gracze nie przyjdą do niedopracowanej gry. No słuchajcie, jestem pełen obaw. Czekam, oczywiście, że czekam, aż wyjdzie Gothic. Ogram go. Oczywiście, że go ogram. Tylko mam szczerą nadzieję, że będę mógł go ograć z przyjemnością, a nie z przymusu. No dobra, to tyle. Słuchajcie, bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.